Siemanko, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Morawa TV. Po obejrzeniu filmiku koniecznie zostawcie subskrypcję, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o postępowaniu dyscyplinarnym UEFA przeciwko Barcelonie. Zapraszam! UEFA wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Barcelonie w związku z wydarzeniami, do których doszło podczas środowego meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Romą. W 17 minucie spotkania fani Dumy Katalonii rzucili na murawę żółte balony, co zmusiło sędziego Danego Macaliego do przerwania gry na czas uprzątnięcia boiska. Holenderski arbiter opisał sytuację w pomeczowym raporcie, co stało się podstawą do wszczęcia przez UEFA postępowania dyscyplinarnego. Hiszpański klub pozna werdykt Komisji Dyscyplinarnej UEFA 31 maja. UEFA zajmie się sprawą balonów tylko z uwagi na to, że wylądowały na murawie, a rzucanie jakichkolwiek obiektów na pole gry jest piętnowane przez Europejski Związek. Barcelonie grozi kara finansowa, ale nie będzie ona dotkliwa. Taryfikator UEFA wyceniła takie złamanie regulaminu dyscyplinarnego na kilka bądź kilkanaście tysięcy euro. Claudio Marchisio i Sami Khedira z Juventusu mogą trafić do Major League Soccer, donosi Corriere della Sera. Pomocnicy nie zostali powiązani z żadnym konkretnym zespołem, jednak już od jakiegoś czasu mówi się o wspomnianych graczach w kontekście przenosin do USA. Według informacji prasy do transakcji miałoby dojść przy okazji letniego okna transferowego. 31-letni Khedira trafił do Włoch z Realu Madryt w 2015 roku. Od tamtego czasu ma pewne miejsce w 11 Juventusu. W tym sezonie rozegrał łącznie 32 spotkania, jego dorobek to 7 goli i 6 asyst. Umowa Niemca z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku. Marchisio to z kolei wychowanek i jedna z ikon ekipy z Turynu. W barwach mistrza Włoch rozegrał blisko 400 spotkań, jednak ten sezon nie należy do najlepszych w jego karierze. Jak dotąd wystąpił w zaledwie 15 meczach. 32-latek był w przeszłości łączony z przenosinami do New York City FC. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami z piłkarskiego świata, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie też łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał odcinek, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Khedira i Marchisio powinni odchodzić do MLS? Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!